Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie, poprawiające popeltra. O, przepraszam. W kolejnym materiale zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Fajnie wyszło takie połączenie, myślę. Wracam do młotka. Troszeczkę podlewelowałem się. Moje statystyki, tylko muszę sprawdzić coś. Dobra, chyba zrobiłem cięcie przez przypadek. Chyba zrobiłem cięcie, bo sprawdzałem coś, co nie miało już racji bytu. Dobra, mieliśmy pogadać z ludźmi. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Equipment can be strengthened with people these days. Dobra, to się... To już nie przegadałem poza nagraniem, to nie jest nic specjalnie ciekawego. Obczajmy, co ma tutaj ten ziomek do powiedzenia, o ile ma cokolwiek jeszcze do powiedzenia. How they fret over all and sundry. Oh, those were better days. Ah, oh, dear me. It really takes me back. Hade's Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the Apostles of Blue gather. But the road leading there is perilous. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Besides, you'll never make it down there. Not without a ladder of some sort. No to akurat jest w błędzie, bo da się tam zejść, po prostu zeskakując, ale bez pierścienia albo zaklęcia, które zmniejsza obrażenia od upadku, jest to problematyczne. The flame you see there is a bonfire. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired,
Try resting beside the flame. The flame heals us. Long ago, a woman called a firekeeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Did you notice any letters on the ground on the way here? These are messages that have jumped the fissures between worlds. In Dran Lake, the flow of time is convoluted. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams. The messages convey our very inner thoughts. If your will to soldier on falters, try leaving a message. Somebody out there is sure to listen. You may notice symbols that appear upon the ground. These are summon signatures. They call upon spirits from other worlds through the schisms in time. If you fear hollows, find summon signatures to call upon spirits to help you. Do you see the way beyond the... You may, but don't vent. Dobra, to już się powtarza. O. Litery zatarte i niemożliwe do odczytania. Ciekawe, czy tutaj coś było wcześniej. Tu? 29 zgonów na świecie. Czy to liczy wszystkim mojej śmierci? Trzeba będzie sprawdzić w pewnym momencie. Dobra, tutaj obok mamy tego maga, a jeszcze jest... Czy ona powie coś nowego? Nie. No, nic nie mówi nowego. Tak wyglądają moje statystyki. Witalność, wigor oraz wytrzymałość na 30 punktów, dostroj na 24. Siła na 23 oraz adaptacja na 26. I tu mamy naszego maga, tylko zanim z nim pogadamy, to sobie odzyskam moje człowieczeństwo. No i się okej, nowych zaklęć nie ma. The forces of magic and so it is. I suspect sorcery. Use scrolls. Never. Okej, to się już powtarza. Mógłbym u niego wzmocnić płomień za. Za 1000 dusz, ale też potrzebuje płomyk. One day. Tak. Może kiedyś mnie uratują, ale chwilowo nic mi takiego nie dadzą. Znaczy wróćno nie dadzą. Dały mi możliwość używania zaklęć. A te bardzo się przydają. Dobra, teraz żebym się nie pomylił, to byłoby... O właśnie, widzicie, są takie kładki. I dałoby się kolejno po tych kładkach zaskakiwać, ale po co robić sobie pod górkę? Dobra, opuścić przymierze chcę tak na start. Okej, zobaczmy tutaj. Na razie mam tylko drogę. Już mam pierwszą rangę w drodze błękitu? Jakim cudem? This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is. We receive only the most peculiar visitors. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that.
Yes. Nothing like yourself. For you have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Have you made friends with the man by the sea? He has lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Jeśli jesteś taka jak Alwina, no to zwykłym kotem na pewno nie jesteś. Do you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. This place is already everything. Dobra, to już się powtarza. Satisfied. I'll be around. Tu się da wejść, ale potrzebuję do tego wykonać. Muszę w kniei trafić do jednego ziomka, który się interesuje pewną rzeczą i w sumie czemu by tego nie zrobić od razu. Bo to i tak nie jest daleko, a tym bardziej trasa będzie bardzo szybka. Zwłaszcza, że mam, na tyle dopakowaną postać, że powinien sobie szybko z przeciwnikami poradzić. Zarówno moim młotem, o proszę, młot w ogóle maszytuje. No to tak, to bardziej pójdzie szybko. Dobrze, to zejdźmy tutaj. Prawie. Prawie się udało. Tam jest trzecie, już, to drzewo olbrzymów. I tam właśnie prowadzi to zamknięte symbolem króla przejście. Tam na dole gdzieś znalazłem ten mieczek ognisty. Nie było to nic specjalnie ciekawego do pokazywania, więc po prostu olałem całą sprawę. Dobra, teraz czekaj, gdzie to było? To było kompletnie w innym miejscu. No tak. Bo to nie tu, tylko muszę przez tą dziurę przejść, którą się dostałem do tego gnicha. Nawet na najsłabsze zakręcie ich zabija. No to są też przeciwnicy z samego początku gry, więc się nie ma też co dziwić. Oni nie są zbytnio pancerni. Są przeciwnicy tylko po to, aby byli, ale nie stanowili dużego zagrożenia. No przynajmniej nie w takiej fazie zbuffowania postaci. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z tym pancernym. Też one shot. Drewniana strzała. No, strzał sobie nakupiłem tyle, ile mogłem, więc nie zbiorę więcej. Teraz tutaj musimy zeskoczyć. I proszę, mamy otwarte przejście. Choć nie jest to oczywiście jedyne wejście. Musimy też po prostu od razu zeskoczyć stamtąd na dół i potem wejść po drabince tutaj. Dobra, może będę się pilnował i zdejmę tych liczników. Tam musimy iść, tam jest ten ziomek, o którym mówiłem. Żeby tam dojść, muszę przeskoczyć tutaj. Pięknie. No wybacz mi, gościu, moje strzały są potężniejsze od swoich. Teraz tak, tu wejdę na górę, tam na końcu chyba, znaczy tak, na pewno był przedmiot, nie wiem, czy już go nie zabrałem. Ale tutaj też coś jest, tylko uwaga. No, na ten oto głaz. Kła człowieka, spoko. To akurat
ta jedna odzyskana. To jest jednorazówka, ten głos tutaj nie wraca, tak jak w Fortecy Sena. I to jest ziomeczek, z którym musimy pogadać, aby się przeniósł do Majuli i właśnie wszedł do tamtego domu. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was... a curse? Something about a curse? How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land, Drangling, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenleg. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you are fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Z tego co ja kojarzę, są tam przeciwnicy w niektórych miejscówkach. O, i nóż bandyty. A nie, to stypa była z tego. Bursztynowe zioło, spoko. I on się już będzie chyba powtarzał, prawda? I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. I'll be back in Majula. Tak, on się już powtarza. Dobra, to wykorzystajmy w takim razie kość wiodącą do domu. Żeby cofnąć się do tamtego ognicha w wieży, żeby nie lecieć z buta. No i wrócimy się na szybciutko do Majuli. Od razu lecimy do Majuli i spróbujemy zobaczyć tę mapę, o której on wspominał. Gdyż teraz jestem w stanie te drzwi otworzyć. Ale właśnie, jeszcze sprawdźmy opis w ogóle tego klucza. Nie antyczny. Klucz do domu. Klucz do opuszczonego domu w Majuli otrzymano od kartografa Kale'a. W przeszłości Majula była wysypiskiem okropieństw, ale teraz gromadzą się tam ci, którzy nie mają dokąd się udać. Zdaje się, że ten dom w Majuli stał się ostatnią przystanią dla kilku takich właśnie dusz. Wielka księga, jeszcze większa księga, nie jedna zresztą. Kamień klucz Farosa, miło. To chyba, z tego co pamiętam, na konsoli były to szkielety. Zobaczmy, czy przeciwnicy się zachowali.
może ich zmieniono. Okej, okay, widzę, Kayla jeszcze tutaj nie ma. A, no, to nie jest do otwarcia. Chyba, że tu. Ale nie, tu nie ma przejścia. I patrzcie, faktycznie mamy taką dużą mapę. I jeden płomień rozpalony, jakby jedno ognisko. Zakładając, że to jest Majula, a to całe wszystko to jest Drang Lake, no to widać, że ta mapa jest ogromna. Ale o co chodzi z tymi płomieniami? Bo jak widzicie, tutaj nie ma żadnych połączeń prochowych ani nic. To wygląda, jakby to było zaczarowane. I w miarę przechodzenia fabuły i zdobywania kolejnych tych wielkich dusz, coraz bardziej ta mapa będzie się zapełniać tymi wszystkimi płomieniami. A żeby finalnie właśnie co nieco dało się zdobyć. Fragment butelki Estusa. Jak miło. Kolejny Estusik dla mnie. Tutaj otwieram skrzynię, a w skrzyni naczynie dusz. To jest przedmiot, którego nie rozumiałem. W sensie nie widziałem, nie byłem pewny, co to robi. Bo opis nie był zbyt jednoznaczny. I się musiałem doedukować w necie. I to jest przedmiot, który pozwala zresetować u jednej z tych strażniczek ognia, tych byłych. Z tego domku w... trochę odłamków, pochodnie, miło. Z tego domku w przedsionku da się dzięki temu wyciągnąć... rozdysponować na nowo wszystkie punkty umiejętności. Właśnie, może wam pokażę też, jak to wygląda, bo jest to dość interesujące, bo wygląda to w taki sposób. Naczynie dusz. Pokaż je pewnej osobie. I naczynie, które przyjmie twoje dusze, może pozwolić na zmianę poziomów. Sorry. Bo tu właśnie chodziło o to, że zmiana poziomów, ale ja nie byłem wtedy pewny, czy chodzi o zmianę poziomów, że zabiorę sobie coś z jednego atrybutu i dam do drugiego, czy to będzie kompletny reset. Ale w necie utwierdziłem się, że chodzi o kompletny reset punktów. Ale właśnie, bez odpowiedniej pomocy grozi ci utrata dusz. Jeżeli naprawdę chcesz zacząć od nowa, udaj się do miejsca, w którym rozpoczęła się twoja podróż. No i to jest taka dobitna wskazówka, gdzie powinniśmy się udać, aby wykorzystać to naczynie. So that I may help you to see light, to see hope, however faint it. Dobra, właśnie to chyba powtarza z tym, więc po prostu dajmy jej ten fragment. I miejmy tę jedną butelkę więcej. Teraz będziemy mieli aż 4 użycia. I to jest mi bardzo na rękę. Dobra, cele, warsztat, wieża. Z celi do warsztatu można sobie skrót odblokować. Ale chyba też powinien mnie zaatakować jakiś mroczny duch, więc pójdźmy najpierw tam. Ale finalnie tak skończymy w zaginionej twierdzy. Chciałbym jeszcze zaatakować. Widzicie to miejsce? Tam musimy się udać, żeby zakończyć, żeby właśnie zdobyć tę wielką duszę. Ale niestety nie będzie to takie proste. No to ja widzę, że ten młotek po dwóch upgrade'ach jest naprawdę niezły. Teraz zjeżdżamy na dół. Czyli mroczny duch chyba dopiero na nowej grze plus. Typa na plecach. Oj! What? Jakie obrażenia bije ten młot? Ja w ogóle nie zauważyłem tego prześladowca. Zabiłem go na dwa strzały chyba.
jakiego ma obrażenia? 285 na plus 2. Dla mnie to jest niespodziewane. Na konsoli to nie było takich obrażeń. Dobra, tutaj jest przeciwnik z tej strony. Z tej strony, tylko to jest przeciwnik, który mnie naprawdę irytuje. Bo to jest przeciwnik, który jeszcze potrafi się, że tak powiem, wzmocnić poprzez nasycenie. Mocą żywiołu, albo po prostu skoczyć sobie koło lebeczek. No i właśnie dzieje się takie coś. Chociaż w sumie no, trochę na własną rękę sobie to zrobiłem, więc no. A tu antyczny klucz, dobra. Tak, pieski. Oba. Tu pamiętam było trochę więcej. Ja już tu jest ziomek. Był ziomek. Te psy. Kolejne życie, spoko. To wykorzystajmy od razu. Psy nie były tutaj. Aha, tak. Jest klatka, ale klatka też sobie ma jakiś przedmiot, więc warto by go zabrać, tylko to... O, a nie, nie psy, mumie. No ale to no, z drugiej strony jeszcze gorzej. Set wędrowca. Taki mech trochę. Tutaj natomiast mamy ziomeczka. Oj, hej, backstabik. Strzelajmy tutaj tych frajerów. Jak mogę ich rozwalić bez najmniejszego oporu, to hej, dlaczego by tego nie zrobić? Okej, to może być bardzo głupie, więc może lepiej rzucę tak. Oczywiście za mały zasięg, ale niewiele mi to zrobiło. Ale tutaj niestety muszę to wysadzić w taki sposób, aby odblokować sobie przejście. Tędy wiem, że mogę do tej wieży właśnie, gdzie była ta mgła przed chwilą, też sobie odblokować... Dobra, to tylko posąg. Na szczęście tylko posąg. Mogę odblokować sobie skrót. Szaty i tarcza arcysmoka. Okej, okay, tutaj znalazłem na konsoli co innego. Odblokować skrót, tylko nie wiem, czy chcę od razu tam iść. Chociaż nie, czekaj, nie chcę, bo tam jest właśnie kolejne ognicho. To warto odblokować. Okej, okay, negacja, no, negacja ogólnie jest gorsza. Tarcza arcysmoka. Tarcza sekty arcysmoka z Lindelt. Smoka wyryto w niej na potrzeby rytuałów, ale sama tarcza jest wysoce skuteczna. Sekryty lindelckich rytuałów chronione są przez sektę arcysmoka i tylko niewielu wybrańców ma dostęp do tej wiedzy, która obejmuje również prawdziwe pochodzenie samej sekty. Okej, okay. I mamy szaty arcysmoka. Wyglądają tak, ale są oczywiście gorsze od moich, od szaty sokolnika, już na plus 6, no ale nawet bazowo mają, są gorsze, więc nie będę ich wymieniał. Szaty sekty arcysmoka z Lindelt. Niewiele wiadomo o sekcie arcysmoka i jej starożytnych rytuałach. Ci zaś, którzy próbują zaspokoić swoją ciekawość, zazwyczaj po prostu znikają. Sekta strzeże historii Lindelt, w tym jednego zapisu o jego założeniu, tomu, który ukrywają nie bez powodu. Okej, okay, dziwnie trochę to zdanie jest sformułowane, no ale... Okej. Okay. To jest kamień klucz Farosa. Potrzebny. Czy tu się pojawi... Czy tu się pojawi dusza? Nie, to jest bezpieczna skrzynia. Kościany kostur! Okej. Okay. Tutaj kolejna skrzynia. Kolejny, ten zio... Jak bardzo ja mam dopakowaną inteligencję, że to odbije takie obrażenia? Okej, okay, no ulepszyłem też ten kostur, no ale to bije trochę za mocno, mam wrażenie. Bliźniacze ostrze.
Dobra, użyjmy tego kamienia, żeby się tu odblokowało to przejście. A czekaj, ile ja mam tych kamieni w sumie? Jeszcze 3. Dobra, opłaciło się kupować. Okej, tutaj i tylko tutaj. Teraz uwaga. Iluzja znika. Okej, to tyle. Tutaj śpiewam kuszo? Nie. Kolejne naczynie dusz. Dobra. To zobaczmy w takim razie te pozostałe rzeczy. To było... a właśnie, zdobyłem też święty dzwonek kapłana poza nagraniem. A także... okej. Odstawiłem to do skrzyni Morgensterna. Taką pałę z kolcami okrągłą. Powiedzmy, że... wygląda intrygująco, a zarazem udało mi się też to zdobyć w jednym miejscu z jednego trupa. Ogromna lanca. Lanca wykonana z rzadko spotkanej gajstali, przeznaczona dla ważnych rycerzy z Drangleic. Stąd jej ozdobny wygląd. Wyposażenie z gajstali ma najwyższą jakość, ale występuje ona tak rzadko, że taka broń niezbyt często używana jest w walce. No, oczywiście obrażenia o wiele większe, no ale patrzcie jak to wygląda. No, plus... no, ataki są... mega wolne. Ja tam wolę mieć... młotek, który może ma obrażenia... no... o niecałą stówkę mniejsze. No, ale... lepiej jest mieć mniejszą i szybszą broń, niżeli wolną, a taką, której... znaczy, bijącą duże obrażenia, ale wolną. Tutaj mamy bliźniacze ostrze, którym się atakuje w taki sposób. To jest też jedna z broni, której używanie ataku łączonego, czyli dwóch broni tego samego rodzaju naraz, wygląda dość epicko. Bliźniacze ostrze, wykonane z rzadko spotykanej gajstali. Dobra, i tam dalej jest taki sam opis jak do tej lancy. Kościany kostur. Kostur ozdobiony kośćmi zwierząt. Katalizator magii i uroków. Odpowiednio wyszkoleni czarodzieje dostają pierwszy kostur od swego mistrza po osiągnięciu określonego poziomu biegłości. Ci, którzy przeszli nie przeszli odpowiedniego szkolenia, muszą stworzyć własny. Okej, kostur wygląda w taki sposób i jak sama gra powiedziała, mogę tym zarówno używać czarów, jak i uroków. No, ale oczywiście jest to gorsze od mojego aktualnego kostura, chociaż jestem ciekaw, czy na plus 6 nie byłoby nawet lepsze. No, ale niestety nie stać mnie aktualnie na sprawdzanie tego. Zobaczmy. Tędy jest przejście do tam, gdzie byłem. A tu, o właśnie, jest klatka, do której mogę wejść i służy ona za swego rodzaju windę. Zwiętłe zioło zmierzchu. Czyli takie lepsze bursztynowe ziółko. Uschnięta łodyga zioła zmierzchu przywraca dużą liczbę użyć zaklęcia. Kwitnące zioło zmierzchu może zdziałać cuda, ale usycha w mgnieniu oka. Oczywiście nie trzeba dodawać, że znalezienie go to wyjątkowo trudne zadanie. Dobrze, na szybciutko przejdźmy się jeszcze tutaj, żebym sobie muszę przypomnieć, czy tutaj był tylko powrót na trasę do tamtego gnicha, czy może jeszcze coś? Tutaj nic. I tak, to jest tego dziura w murze i zeskok do gnicha blisko Magdafa, tak więc tam oczywiście iść nie zamierzamy. No i gra mi oczywiście nie da zejść tak, jakbym chciał. Czyli od razu się sturlać. Ale jakby teraz spadł się naprawdę... wkurzył. No, tutaj teraz trzeba wejść. Proszę, klatka się zamyka. My się trzymamy, mówiąc krótko. Tutaj, o właśnie, jest przedmiot, który można zebrać zeskakując tam. Tylko może zanim tam zeskoczę, no to lepiej odblokuję najpierw od nicho. No właśnie, tutaj było też pełno tych mumii. Z wielką chęcią się pozbędę. Nęcąca cacka. Ta caska.
Nie wiem, co za czaszka, to chciałem powiedzieć. Wydupiej! Kolejny. Dobra, i teraz tak, tutaj ciągnę za wajchę i to otwiera mi to przejście. Tu jest ziomek. No, nie byłem nic szybszy, ale 8 klejnotów życia aż tutaj dostałem. Tam na górze jest ognisko, ale to jest w tak durnym miejscu ustawione. Ja nie wiem, kto wpadł na pomysł ustawienia ogniska w tak głupim miejscu, nie? Ale do, znaczy do zwolnienia. Premia do ucięcia na pewno tego, dla autora tego pomysłu. Teraz tutaj mamy pełno mumii. Mamy tutaj przejście. Niestety jest ono dla mnie zamknięte. Ale tu jest właśnie ognisko, ale blokuje je ten oto pomnik. Ale możemy tu użyć starej pachnącej gałęzi, aby tego ziomeczka odkamienić. Proszę, jak miło z jego strony, że się odsunął. On się, zdaje się, nazywał Traits Olafis. To jest też kolejny właśnie, kolejna postać, która w tym przypadku wymaga chyba 10 punktów inteligencji i 10 wiary, albo 15 w jednym i w drugim przypadku. Gest kpina. I właśnie, u niego możemy kupić przedmioty, mianowicie pierścień wiedzy, pierścień przyczajonego smoka oraz pusty pierścień. Ten pierścień zastępuje mnie, jeśli chodzi o wchłanianie dusz. Niestety, nie da się tych dusz potem wyciągnąć z tego pierścienia, tak więc trzeba naprawdę uważać, kiedy się go używa. I proszę, tutaj mamy zaklęcia od Strayda, czyli samonaprowadzającą strzałę dusz. No w sumie myślę, że sama nazwa mówi za siebie. Jedno z zaklęć stworzonych przez Strayda, wielkiego maga ze starożytnego Olafis, wystrzeliwuje strzały dusz, które podążają za swym celem aż po krańc świata. No to takie trochę naciągane, ale okej. Okay. Mocna magiczna tarcza przesyca magią trzymaną w drugiej ręce tarczę, jednocześnie wzmacniając ją, dzięki czemu zatrzymuje ona więcej obrażeń. Niektórzy członkowie Melfickiej Akademii Magii... Dobra, nie chciałem aż tak bardzo. If you seek my strength, bring me souls. Bigger, stronger souls. Aktualnie nie ma żadnego, przy sobie żadnej duszy bossa, dlatego właśnie ma taki tekst. Weźmy to zaklęć. Niektórzy członkowie gardzą... dobra, okej, okay, to już było podobne. Światło. Zaklęcie pochodzące sprzed znanych komukolwiek czasów tworzy źródło światła, które pozwala rzucającemu widzieć swoje otoczenie. Światło wypędza mrok i odsłania wszystko. Czy to pożądane? To już inna sprawa. Olśniewające światło. Wspaniały cud używany przez kapłanów wysokiej rangi powoli przywraca dużą liczbę zdrowia. Znaczy, powoli przywraca... Dobra, dużą liczbę punktów, że nie umiem tego na szybko zmienić na zdrowie. Kapłan Forsell z Lindet był mistrzem, a dobra, to już jest powtórka. Odsłonięcie, cud wykrywający zdrajców.
wyjawia położenie najbliższego wroga lub atakujących mrocznych duchów. Ci, którzy służą klasztorowi w Lindelt, dobrowolnie poddają się surowym nakazom. Cud ten stworzono, by karać tych, którzy lekceważą słuszne nauki. Trwający płomień, to jest piromancja akurat, no ale to widać po samej ikonce. Jedno z zaklęć piromancji stworzonych przez Strayda, wielkiego maga ze starożytnego Olafis. Uwalnia nieruchomą kulę ognia, która eksploduje, gdy podejdą do niej przeciwnicy. Strayd był wielkim magiem, biegłym zarówno w zwykłej magii, jak i w piromancji. Lecz jego wrodzona ciekawość nie pozwalała mu długo wysiedzieć w jednym miejscu. Ognisty pokos. Jedno z zaklęć piromancji stworzonych przez Strayda, wielkiego maga ze starożytnego Olafis. Wielki płomień pochłania i spopiela odległych przeciwników, pogrążony w badaniach nad magią Strayd nigdy nie wziął sobie ucznia. W rezultacie większość jego olbrzymiej wiedzy przepadła na zawsze. Ognisty pokos to jest tak naprawdę alternatywna wersja trwającego płomienia. Z tą różnicą, że zadają podobne obrażenia, ale pokos, jak widać, ma mniej użyć, ale to dlatego, że płomień stawiamy w miejscu jako taką pułapkę. A pokos możemy od razu rzucić to jako tę pułapkę niejako pod twarzą, na przykład bossa, i od razu to się z automatu wysadzi. Mroczna sfera, urok stworzony ze starego zaklęcia przez Gileana, mistrza uroków, uwalnia ciężką kulę mroku. Aby używać uroków, wyposaż się w święty dzwonek lub kostur i dostrój urok przy ognisku. Wyposażenie zależy od uroku. W tym przypadku potrzebuję kostura. Poproszę o to. Tutaj mroczne pozdrowienie. Urok stworzony ze starego zaklęcia przez Gileana, mistrza uroków. Pewnie chodzi o ten mroczny koral. To było pewnie inspiracją do tego zaklęcia, czy raczej pierwowzorem. Tworzenie uroków ma swoje korzenie zarówno w magii, jak i w cudach. Uważane jest jednak za niebezpieczne znieważanie życia, a jego praktykowania zakazano w większości krain. Mroczna mgła. Mrok uwalniający utrzymującą się przez chwilę w danym miejscu mgłę. Ci, którzy nią oddychają, padają natychmiast ofiarą trucizny. Ten urok uważany jest za truciznę ze względu na zewnętrzne objawy. W rzeczywistości jednak mgła niszczy wewnętrzną esencję celu. Takie właśnie efekty są przyczyną zakazu tworzenia uroków. Czyli można powiedzieć tak, jeśli chodzi o taką przyrównanie do magii, na przykład takiej Harry Potterowej, to po prostu jest to po prostu czarna magia. A jeszcze dobitniej, mówiąc, jeśli chodzi o świat Soulsów, to jest to po prostu magia samej otchłani. I przyciąganie, zaawansowany urok oparty na starożytnym zaklęciu, czyli na pogoni, którą możemy zdobyć za ofiarowanie pościgu. Który zdobędziemy, kiedy ofiarujemy duszę Manusa naszemu niewidzialnemu kupcowi w gnieździe w Azelu Nieumarłych. Tworzy świadomą mroczną masę, która ściga swój cel. Zdaje się być ucieleśnieniem emocji. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o nienawiść, czy miłość. Na to, chociaż w sumie byłoby mnie chyba na to stać. Tak mi się wydaje, ale na razie to odpuszczę. I uwaga, tutaj są bronie wzdłuż bossów. Ogromny miecz prześladowcy, spaczony miecz, zakrzywiony miecz, kamienny topór olbrzyma, kolczasta pała, halabarda smoczego jeźdźca, smocze bliźniacze ostrze, łuk smoczego jeźdźca, wielka tarcza prześladowcy oraz wielka tarcza smoczego jeźdźca. Jak widać, każda ma jakieś tam odporności, każda broń też zadaje jakieś tam obrażenia i tak dalej, i tak dalej. Ale wymaga to przejścia gry co najmniej dwukrotnie. W przypadku zręcznego strażnika to nawet trzykrotnie, ale ten ziomek to się pojawia w grze tylko raz. Ale myślę, że uda mi się to jakoś obejść i nie będę musiał tego przechodzić całej gry jeszcze raz, aby wam to pokazać. Zwłaszcza, że finalnego bossa mogę pokonać na dwa razy i wystarczy po prostu spalić żar ascezy. Ale wcześniej muszę albo go kupić, albo go gdzieś znaleźć, bo inaczej nie będzie to miało zbytnio sensu. Ale Strayd nie jest jedynym kupcem, który może za duszę bossów
zarówno dać mi bronie, jak i zaklęcia. Jest jeszcze jeden kupiec, ale ten jest troszkę dalej w wątku fabularnym. W ogóle ciekawi, czy Olafis to nie było, to nie jest dawne Ulasil. Wiedźma z Izalitu. Smokom. Dobra, on się już widzę powtarza. No ale co, myślę, że trochę się pofarmię. Może nawet uda mi się wykupić ten pierścień. Tylko po to, żeby mieć go do kolekcji, no bo raczej nie będę go zakładał, no bo finalnie planuję tak samo jak w jedynce, wyfarmić się na tyle, żeby móc mieć postać na maksymalnym możliwym poziomie, a wtedy taki pierścień jest zbędny. A sądzę, że tak. Dobra, właśnie, cela Strayda. Tak się nazywa to ognicho. On teraz powinien stać tutaj. O, właśnie, tutaj zaraz obok. Ja się natomiast z wielką chęcią pozbędę tych wszystkich mumii. Po raz kolejny. Fajne jest to, że one nie atakują same z siebie. I patrzę, ten kostur, który on teraz trzyma, możemy zdobyć na dwa sposoby. I to jest najlepszy kostur, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń czysto magicznych. Mianowicie, możemy albo gościa zabić i zabrać to z jego trupła, albo musimy chyba wykupić od niego kilka takich właśnie specjalnych zaklęć za duszy bossów, bądź broni z dusz bossów. I wtedy on sam nam kopię tego kostura ofiaruje. Souls,
Tak. No, ale okej, myślę, że na razie to będzie koniec. No, bynajmniej w tym odcinku. Ja teraz myślę, że będę się troszeczkę farmił. Może gdzieś tam obok. No i co? Nakupuję sobie tych wszystkich zaklęć i tak dalej. I kto wie, może pobawimy się trochę czarami otchłani w kolejnym odcinku. Ale do tego wykorzystam może to, no bo... chociaż nie, czekaj. A nie, to ma takie same obrażenie jeszcze, jeśli chodzi o mrok, z tego co widzę, tak? Pokaż mi tutaj 100. Tak, okej, dobra, to powinno zadawać podobne obrażenie. To może nawet nie będziemy musieli zmieniać kostura. Ale to przekonamy się później. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2. Cześć!